Impreza świąteczna Brzeg Dolny nad Odrą, zorganizowana przez Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, wprowadziła mieszkańców w wyjątkowy nastrój. Na kolorowym jarmarku można było podziwiać i zakupić własnoręcznie robione świąteczne dekoracje, stroiki czy bombki, które zrobione były z niezwykłą starannością. Były też stoiska ze świątecznymi gadżetami, z których cały dochód przeznaczony był na cele charytatywne. Popołudnie i wieczór z Dolnobrzeskim Ośrodkiem Kultury umilały zespoły, które występowały z repertuarem świątecznych piosenek. Dla dzieci przygotowano wspólne ubieranie choinki. Była też karuzela wenecka i duża ślizgawka, z której dzieci zjeżdżały na nadmuchanych pontonach. Stoiska z pachnącym jedzeniem oraz grzanym winem rozgrzewały wszystkich zmarzniętych uczestników świątecznego jarmarku. W tej magicznej aurze można było nie tylko spróbować gorącej czekolady i porozmawiać z bliskimi. Był to wieczór pełen bożonarodzeniowego ciepła, zapowiadający zbliżające się święta.